Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bonzo. W tym materiale mam dla was ETS-a 2, ale bardzo, bardzo niecodziennie. Otóż znajdujemy się w Duisburgu. Jest w tej chwili godzina 17 i jest poniedziałek. A dlaczego data jest tutaj tak ważna? Zobaczcie, ile tutaj jest osób. 64 osoby. Ogarnijcie w ogóle, co tutaj się dzieje. I to nie są lagi spowodowane moim ultra wydajnym komputerem, tylko tutaj tak jest, widzicie to? Tutaj się nie da wyjechać dosłownie. Ale spróbujemy to zrobić, bo muszę wam pokazać, co jest dalej tego badziewia. Wow! Zapadłem się pod mapę, jest fajnie. Jest fajnie, nie ma co gadać. Cudownie, dobra. Dobra, moi drodzy. Nie wyszło tym razem, spróbujemy teraz wracić. Po prostu wjadę tak na pełne i tyle. A sobie może jedynkę zapodam. Jezus Maria, znowu wpadłem pod ziemię. Nie, no to się nie da po prostu. Nie, awesome jest. Dobra, moi drodzy, do 3 razy sztuka. To jest jakaś luka, spróbuję się tędy wydostać. Jest! Chyba nam się udało, dobra. Okej. Dobra, przejechaliśmy to, jest dobrze. 57 osób w pobliżu. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Może ja lekko zwolnię, bo może być nieciekawie momentami. Już się zaczyna pomału. Nie no, bez kitu. To jest masakra jakaś. Jezus Maria. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, co tutaj się dzieje po prostu? Jeszcze jakiś Niemiec coś pieprzy w ogóle. O Boże. Tu jakieś dwa tiry. No, wjechał mi ktoś w dupę jeszcze, najsowo. No, chyba patrzcie na tego przede mną, kurde. Skubaniec. Dobra, teraz pojedziemy na tak zwany przepychacz i zobaczcie, co dzieje się na tym skrzyżowaniu. To jest jakaś masakra w ogóle. O, znowu dostałem w dupę. Fajnie. Wow. Teraz jest w miarę... Wow! No i fajnie. Dobra, moi drodzy, ogarnijcie sobie, jak to wygląda z tej perspektywy, czyli z osoby jadącej po prostu po tej drodze, chcącej sobie normalnie przejechać. Czy to jest jakiś dramat w ogóle? Spróbujemy tam jeszcze raz dojechać. Tylko pod warunkiem, że uda mi się przedrzeć przez to coś. Jezus Maria, to takich lagów jeszcze nigdy nie miałem. Naprawdę. W tej grze. A no już trochę w to gram. O Boże.
Dobry dzwon. Okej, moi drodzy, już prawie jesteśmy i już widzicie, że tutaj jest grubo. Tutaj zawsze jest grubo. Będzie, że jakiś kutasiarz sobie stanął i będzie blokował. Ogrom tego, co tutaj się dzieje po prostu, ile tutaj jest tego wszystkiego. Zaraz sobie zaczniemy wyprzedzać czy coś. I wam pokażę, co tutaj się dzieje. Ogarnijcie tutaj, gościa, co on robi. To ten mnie teraz wyprzedza tutaj. Tirem. Osobówką teraz szybciutko sobie czmychnę i jestem już ten. Na wyścigi się komuś zebrał. No patrz, kierunkowskaz daje, a ten jedzie. Oho, dobra, nie, dobra, ja nie wyprzedzam, bo tam jadą tiry. O, no i jest dzwon. Elegancko, i tak jest, moi drodzy, cały czas jest na tej drodze. Tutaj, o, jesteśmy, tu, o. Tu, to jest ta droga. Jedź, 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 dobra. I... Nie ogarniam, dlaczego akurat na tej drodze ani to jakieś super łączenie, ani super szybka trasa. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda ta sytuacja, jak już się dojedzie do autostrady, tutaj zaraz, to w miarę to się... W miarę to wszystko się rozładowuje, jest spokojnie, ale chciałem, żebyście po prostu widzieli, jak ta sytuacja wygląda, jaka to jest po prostu masakra, cały czas walka po prostu nawet o to, żeby wyjechać z garażu, co widzieliście, 3 razy próbowałem, zapadłem się pod ziemię, czy tutaj jakiś ziomek nawraca, ale to już lejtowo. Dobra, tak więc już bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach, mam nadzieję, że już niedługo, teraz jest trochę wolnego, to wydaje mi się, że jeszcze parę rzeczy powinno się pojawić. Także trzymajcie się, do usłyszenia, miłego dnia.